Witajcie, witajcie moi drodzy ponownie w niedzielę. Spotykamy się jak co niedzielę na czytaniu kart z Kronik Akaszy. Dzisiejsze czytanie jest na tydzień 16 od 17 kwietnia do 23 kwietnia. I wiecie co? Myślę, że to jest ostatni tydzień nagrywany. Od przyszłego tygodnia na 100% zrobimy to na żywo, więc będziemy mieli kontakt ze sobą. Kochani, witam Was serdecznie, jestem Magda, dla tych, którzy są tutaj pierwszy raz. I to ja tutaj na kanale opowiadam o duszy dla duszy, bo to jest nasz czas dla duszy. To jest nasze 15, 20, czasami się zdarzy, że 30 minut dla duszy, a niech ta dusza sobie też coś posłucha. Kochani, Kroniki Akaszy, jak wiecie, to moja pasja, to moja miłość. To pewnie też i moje powołanie, może jeszcze coś inne jest moim powołaniem. Nie wiem, to wszystko wychodzi w praniu, wszystko wychodzi w ciągu życia. Przed niczym się nie zamykam, na nic się nie odwracam się od niczego i zobaczymy, co życie pokaże. Bądźmy otwarci i czekajmy na to, co się wydarzy. Kochani, Kroniki Akaszy to przecudowna wiedza. To prawdziwa wiedza, to wiedza o nas, o wszystkim, co wkoło nas. Kroniki Akaszy można czytać dla siebie, dla kogoś, można czytać dla firm. Wszystko, co zostało stworzone, wszystko, co posiada energię, wszystko, po prostu wszystko, co posiada jakąkolwiek energię, ma swoje kroniki. Zwierzęta, firmy, budynki. Wszystko posiada swoją energię. Więc jeżeli masz jakieś pytania, warto zwrócić się do Akaszy. Tam dzielni mistrzowie, umiłowane istoty, nasi opiekunowie, nasze istoty świetliste, nasze najbliższe dusze czuwają nad nami i nas wspierają. Tylko one przed szereg same nie wyjdą. Je trzeba poprosić. Poprosić, żeby nam podpowiedziały, poprosić, żeby dały nam wskazówki. Także kochani, zapraszam, jeżeli jest ktoś chętny na czytanie kronik, na sesję czytania kronik, to zapraszam już w tej chwili. Mogę powiedzieć szczerze, w końcu znalazło się trochę czasu, zawsze się ten czas znajdzie, jak potrzeba, to się znajdzie. Wiecie, u mnie terminy nie są długie, to są w maksie, czeka się tydzień czasu. Ja też nie zrobię więcej sesji niż jedną, jak pracuję, mam więcej obowiązku. Czasami zdarza się, że dwie, ale to już jestem po prostu bardzo, bardzo zmęczona. Wiecie, to jest taki wysiłek energetyczny. To nie jest tylko sama sesja czytania kronik, to jest czas na przygotowanie się przed. To jest czas na podziękowanie po. To często jest jeszcze czas, gdzie ja poświęcam na opisanie, bo tworzę pewnego rodzaju zapiski, to tylko dla mnie one są. Są mi potrzebne do zagłębiania się w duszę, do wgłębienia się w duszę, do poznania dusz, bo ten duchowy świat jest tak bardzo tajemniczy, o nim się nie mówi, a on jest tak samo, uczymy się anatomii człowieka, naszego ciała, które porzucamy co życie. Co życie mamy praktycznie inne ciało, bo przecież ono się rozpada, a anatomii duszy się nie uczy. A uważam, że to jest to dla nas, dla istot duchowych, jest to bardziej istotne niż te ciała ludzkie. Fajnie jest wiedzieć, co mamy, ale fajnie też by było, gdyby równym torem, równolegle szła nauka o duszy. Ale wiecie, czemu tak nie jest? Bo gdybyśmy od samego początku wiedzieli, że jesteśmy duszami w ciele i przyszliśmy tutaj zażywać ziemskiego życia, to nie byłoby tak ciężko, jak jest czasami, prawda? Więc jeżeli możecie, zostawcie komentarz pod filmikiem. Może trafi do osób, którym jest ciężko w tej chwili, bo dostaję coraz więcej. Wiecie, co dostałam ostatnio? Przepięknego maila, przecudownego. Wy musicie wiedzieć, że jestem człowiekiem, który bardzo szybko się wzrusza. Bardzo, po prostu. Ja po przeczytaniu paru słów potrafię się tak spłakać, że głowa boli, ale to jest niesamowite, wiecie? Tak się cieszę.
Rolą tego kanału w ogóle było coś innego, takie pokazanie, że jesteśmy duszami, a tu się okazuje, że tu wręcz niosę pomoc ludziom, którzy naprawdę czasami już mają tak dosyć życia, że stoją na skraju życia i śmierci. Nie warto, wiecie? Też kiedyś stałam na takim skraju. Też kiedyś stałam na takim skraju i uwierzcie mi, nie warto. To było no, prawie już 11 lat temu. Ale to było po prostu, to było. A teraz zobaczcie, minęło wtedy, pamiętam, kilka lat. I ja już zaczęłam nowe życie, zupełnie inne życie. Nowe życie, dokładnie. Także nie łamcie się, naprawdę. Pomartwcie się trochę, chociaż nie martwimy się, ale posmućcie się. Pewnie, że trochę trzeba czasami. Czasami jak trzeba popłakać, to płaczcie. Wypłaczcie ten smutek, żal. Wiecie co, muszę już otworzyć okno, bo sąsiedzi przestali rozmawiać, a tu mi jest gorąco. Czasami trzeba popłakać, wiecie, płacz jest zdrowy, taki kontrolowany płacz jest zdrowy, ale kiedy płaczemy już ileś dni z kolei, to jest niezdrowe, więc warto wtedy udać się do specjalisty, do kogoś, kto nam pomoże. To może być jakiś dobry psychoterapeuta, to może być, wiecie, czasami też nawet trzeba zażyć leki, żeby dzięki tym lekom zobaczyć, że jest gdzieś światło. Czasami jest na samej duchowości jest się ciężko oprzeć i zrozumieć, a czasami trzeba, po prostu trzeba wziąć tą cudowną pigułkę. Jak się uda, to bez, oczywiście pięknie, pigułkę miłości można wziąć, ale czasami po prostu trzeba się wspomóc z farmakologią, żeby spojrzeć na to życie inaczej. Naprawdę trzeba. Kochani, jeżeli macie ochotę, jeżeli chcecie, ja będę bardzo wdzięczna. Zostawcie komentarz, zostawcie łapkę. Niech ten przekaz idzie najdalej jak się da. Tu co widzicie rozłożone, te przepiękne karty, to są karty autorstwa Małgorzaty Kwietniewskiej. Nie wiem, czy już mówiłam, grafikę zrobiła, stworzyła do tych kart Grace Rutkowska. Przepiękne, przecudowne karty. Uwielbiam z nimi pracować. Wiecie, bardzo, bardzo często się zdarza, że karty krzyczą na sesji. Weź mnie i po prostu biorę. Ale kochani, dzisiaj zrobimy sobie czytanie z trzech kart. Ja wybiorę trzy karty, przetasuję i te, które do mnie przemówią, to wyciągnę, a wy zrobicie sobie trening własnej intuicji. Która karta do Was mówi? Która karta do Was przemawia? Co karty chcą Wam powiedzieć? Co chcą Wam powiedzieć? Jedna już wypadła sama, to ją zostawię. Widać, nie jest komuś potrzebna. Gdzie? Karty czytam. Karty są opracowane przez Małgorzatę Kwietniewską. Małgosia jest moim mistrzem. To ona mnie nauczyła czytania Kronika Kaszy. Ja jestem jej ogromnie, ogromnie wdzięczna. Naprawdę. Wiecie, odmieniła moje życie i ja odmieniam teraz życie innych osób. I to wszystko dzięki Małgosi. Małgosia ma swoją stronę na Facebooku, Małgosia ma swój kanał na Facebooku, na YouTubie, przepraszam. Małgosia nie tylko uczy Kronika Kaszy, ale też bardzo, bardzo dużo rzeczy. Kochani, to co? To zaczynamy, tak? Zaczynamy. Zaczniemy tak. Pierwsza karta, no to niech jest ta, która wypadła. Karta numer jeden. O, ja nie wiem, jak Wy to widzicie, ale widzicie. Karta numer jeden. O, ja muszę to przełożyć, bo widziałam, otworzyłam oczy. Karta numer dwa. I karta. A, też sobie jedną przełożymy. I karta numer trzy. I karta numer trzy. Karta numer jeden. Karta numer dwa. I karta numer 3. Popatrzcie sobie na te karty. Może jakoś to... Nie, no tak musi zostać. Popatrzcie, zamknijcie oczy. Zobaczcie, która karta do Was mówi. Która karta do Was przemawia? Która? Karta numer 1, karta numer 2, czy karta numer 3? Którą kartę chcemy? Która?
która się bardziej uśmiecha. Jak wszystkie, to można wziąć wszystkie. Polecam w ogóle posłuchać wszystkich kart, wiecie, bo one zazwyczaj jest tak, że one bardzo są ze sobą wszystkie związane. Bardzo. Nie zdarzyło się chyba jeszcze tak, że były zupełnie takie, jak gdyby rozdzielone te karty. One są tak spójne w tych czytaniach, że naprawdę warto trzy posłuchać. To co? To zaczynamy. Zaczynamy od karty numer. Na końcu też zrobimy, wyciągniemy anioła opiekuna na tydzień 16. Który z aniołów ma się nami opiekować? Który z aniołów? Dobra. To co? Karta numer 1. Zostawiamy kartę numer 1. Karta numer 2. Ja muszę je sobie porozkładać. Wiecie, jestem... Muszę to sobie tak wszystko tutaj... Jestem trochę takim raptusem. Ja to wszystko szybko, ciach, pach. Spontanicznie siadam, nagrywam, nie przygotowuję się. Karta numer 1. Prawo przebaczenia. Prawo przebaczenia. O, chyba okular zmienię. Poczekajcie. Bo za daleko jestem. O tak. Prawo przebaczenia daje przestrzeń dla uzdrowienia wewnętrznych urazów, cierpienia i bólu. Przebaczenie jest spłatą osobistych długów karmicznych. Pozwala uwolnić się od energii obciążających uczuć przez zamianę ich w światło prawdy i wolności. Wybacz ludziom, miejscom i okolicznościom. Uznaj, że wszystko, co ci się przydarza, jest słuszne jako wynik Twojej zgody na przyjęcie tego doświadczenia oraz służby duchowemu wzrastaniu. Ojojoj, tak nie będzie widać tych kart. Co tu zrobić? Czekajcie, coś zrobimy. Aniołek nam posłuży. O, przepraszam Cię, aniołku. O, tak będzie ładnie. Prawo przebaczenia. Prawo przebaczenia. Gdzie jest prawo? Prawo przebaczenia. Te karty mogą się z tygodnia na tydzień powtarzać, wiecie? Ale widocznie one są komuś potrzebne. Dlatego się powtarzają. Chociaż ja nie wiem, naprawdę. Ja, wiecie, ja to zrobię, zamknę i ja już w tym nie siedzę. No to łyczek kawy i czytamy. Prawo przebaczenia. Każdy człowiek doświadczył w życiu zdarzeń, które przyniosły mu cierpienie. Cierpienie jest bardzo indywidualną kwestią. Ciężar, jaki odczuwasz, jest wprost proporcjonalny do Twojej wrażliwości oraz postrzegania świata. Dlatego cierpienia nie da się zważyć ani zmierzyć, a porównanie się z kimś innym jest zupełnie bezcelowe. Zdarzenia są zawsze jedynie zdarzeniami. Dopiero Twoja interpretacja tych zdarzeń w odniesieniu do swojej osoby powoduje ból. Dlatego kiedy ktoś odchodzi, nie boli Cię tak naprawdę jego nieobecność, bolą Cię Twoje myśli, które mówią Ci, że to Ty jesteś tego powodem. To Twoje poczucie, że coś zrobiłeś nie tak, nie jesteś dość dobry, by być kochanym lub czujesz się bezwartościowy. Boli Cię Twoja interpretacja sytuacji, która mówi Ci, że nie jesteś szanowany, nie jesteś kochany, nie jesteś dobry, mądry, inteligentny, ładny. Trawi Cię poczucie krzywdy, bo jesteś przekonany, że na to nie zasłużyłeś. W cierpieniu trudno wtedy upatrywać jakiegokolwiek sensu doświadczania. Twoja uwaga skupia się na byciu w swojej interpretacji i dzieleniu się ze światem Twoim scenariuszem wewnętrznej krzywdy. I to jest w porządku. Masz prawo do każdego uczucia. Jest to dla Ciebie darem od duszy, byś mógł zrozumieć, jak bardzo źle myślisz sam o sobie i jaką krzywdę sam sobie czynisz, traktując w ten sposób siebie. Twoja dusza wybiera sobie wiele doświadczeń, które pozwalają jej trenować się w kochaniu siebie oraz bezwarunkowej miłości do innych ludzi, istot i wszechświata. Wybrałeś swoich rodziców, nauczycieli, przyjaciół, wrogów i kochanków. Każda z tych osób jest częścią Twojego osobistego świata i relacji z nimi
i relacja z nimi dała Ci szansę na wyjście ponad bycie krytycznym wobec siebie i zaniżanie swojej wartości. Inne dały Ci poczucie Twojej mocy, nauczyły Cię mówienia nie nadużyciom i mówienia tak samemu sobie w trosce o swoje dobro. Jeszcze inne pokazały Ci, że nie powinieneś ściemniać swojego światła, by również inni mogli świecić jaśniej. Dzięki czemu nauczyłeś się ufać sobie, wyrażać siebie głośno i pokazywać światu swoją wartość. Kolejne Twoje cierpienia umożliwiły Ci oddzielenie Twojej odpowiedzialności od odpowiedzialności innych. Dzięki czemu mogłeś wziąć moc w swoje ręce i mogłeś decydować sam o sobie, niezależnie od zewnętrznych opinii i doświadczeń. Doświadczenia Cię nie definiują. To Ty definiujesz doświadczenie. Dopóki trwasz w negatywnych ocenach przeszłych zdarzeń, jesteś więźniem swoich uczuć, którym nie chcesz dać akceptacji. W ten sposób żyjesz w świadomości ofiary oraz w poczuciu skrzywdzenia. Zasilasz swoją mocą skończone scenariusze lub oddajesz swoją moc zmianą lęką o przyszłość. Pozostając w gniewie, żalu, skrzywdzeniu, złości, odrzuceniu, obawie, lęku, wycofaniu, bólu czy nienawiści. Nie odbierasz lekcji, opierasz się nauce. Zaakceptuj rzeczywistość taką, jaka jest. Jeśli jest w niej cierpienie, uznaj je. Zgódź się na wszelkie uczucia, jakie w Tobie istnieją. Przyjmij je jako dary dla samego siebie. Potraktuj je jako drogowskazy, które pokażą Ci, dokąd masz się udać, by doświadczyć innej rzeczywistości. Zadaj sobie pytanie, czy mogę to wszystko wybaczyć? Kiedy głęboko wejdziesz w wewnętrzną ciszę, usłyszysz głos swojej duszy. Ona powie Ci, że jesteś gotowy opuścić te barykady, złożyć broń, zamienić cierpienie w światło miłości i zaufania do życia. Wybacz wszystkiemu i wszystkim. Zrozum, że każdy działa z poziomu świadomości, jaki jest dla niego w danym momencie dostępny. Zadaj sobie pytanie, co cennego i dobrego mogę wziąć do siebie z tego doświadczenia? Nie stawiaj oporu zdarzeniom. Nie buntuj się na rzeczywistość. Zaakceptuj doświadczenie i przyjmując swoją moc tu i teraz, zdecyduj, co bierzesz ze sobą w dalszą drogę. Czy nadal chcesz dźwigać ciężar, czy wolisz być wolny? Czy jesteś gotowy zostawić w przeszłości wszystko to, co sprawiło Ci ból i stworzyć dla siebie nową przyszłość? Odpuść oczekiwania wobec innych i świata, by byli tacy, jakimi Ty chcesz, by byli. By traktowali Cię tak, jak Ty sobie to wyobrażasz. Przyjmij ich, jakimi są, z ich historią. Uświadom sobie, że każdy nosi w sobie ból. Nie musisz ocalić nikogo, prócz siebie. Jesteś odpowiedzialny za swoje światło, więc pozwól sobie na wybaczenie, i wybacz sobie, że sprowadziłeś na siebie takie doświadczenie. Oto modlitwa dla Ciebie. Tą modlitwę napiszę też w opisie. Wybaczam Tobie, tutaj Twoje imię, każde słowo, myśl, uczynek przeciwko swemu dobru i w niezgodzie z sercem. Wybaczam sobie każde doświadczenie, które stworzyłem jako bolesne. Dziękuję za naukę z niego płynącą. Wybaczam Tobie, Wam, każde doświadczenie pozwalające uwolnić cień z mojej duszy. Dziękuję za bycie moim najlepszym nauczycielem. Uwalniam wszelką karmę, jaka nas łączyła i uwalniam się od potrzeby tworzenia nowej. Jestem wolna, jesteśmy wolni, by być czystą miłością. Tak właśnie jest. Dziękuję. Poczuj, że już jesteś wolny i zobacz światło w innych ludziach. Poczuj, że jesteś lekki i ufasz życiu. Poczuj, że tu i teraz to najlepszy moment na to, by bezwarunkowo kochać i wybaczać.
Tak, akceptacja. Ta akceptacja naszej rzeczywistości to jest ta lekkość życia. Kiedy zaakceptujemy to, co się wokół nas dzieje, jesteśmy w stanie doświadczać życia takim, jakim naprawdę jest. Popatrzcie sobie jeszcze, kochani, chwilę na kartę numer 1. Karta numer 1. Proszę. I co? I przechodzimy sobie prawo przebaczenia. O, te lampy, widzicie? Prawo przebaczenia. Dobra. Bierzemy kartę numer 2. Karta numer 2. Piszcie też pod postem, pod filmem, kto wybrał kartę numer 1, kto wybrał kartę numer 2. Kto wybrał kartę numer 3? To karta numer 2, a karta numer 2 to niebo. Niebo. Większość myśli o tym, by zasłużyć na niebo. Inni marzą o tym, by w niebie odpocząć. Jeszcze inni obawiają się, że dla nich niebo jest niedostępne. Pamiętaj, że niebo jest w tobie i w każdym człowieku. Niebo jest twoim wyborem tu na ziemi. To ty wybierasz swoje ziemskie niebo lub piekło. Postawimy kartę. Niebo, piękna karta. Niebo, niebo, niebo. Łyczek kawy. I co, jedziemy dalej. Kto ma niebo? Kto ma piekło? Wiecie, czasami w piekle może być niebo, prawda? Jak potrafimy dojrzeć to prawdziwe niebo. Niebo. Niebo, 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 niebo. Niebo, gdzie jest niebo? Mam niebo. Niebo. No to słuchajcie teraz. Myślałeś o tym, czym jest dla ciebie niebo? Czy wydaje ci się, że może jest niezwykle odległym miejscem, w którym mógłbyś odpocząć, zregenerować się, być bliżej Boga lub zanurzyć się w pełni w miłości? Gdzie umieściłeś swoje niebo? Czy dałeś sobie do niego dostęp dopiero po śmierci? Czy odsunąłeś je od siebie, dając do niego dostęp tylko ludziom, których uważasz za lepszych od ciebie? Czy myślisz, że Bóg jest wybiórczy i niektórych ludzi wyklucza, nie dając im dostępu do nieba? Niebo fizyczne istnieje ponad twoją głową. Nie jest dla ciebie niedostępne, ponieważ cały czas go dosięgasz. Chroni ciebie i całe ziemskie życie przed tym, co może napływać z kosmosu. Wznosisz się do niego, kiedy lecisz samolotem, balonem czy lotnią. Sięgasz go swoim latawcem. Fizyczne niebo cały czas dba o twój dobrobyt i twoje bezpieczeństwo. Niebo niefizyczne jest koncepcją utworzoną przez człowieka. Ludzie w ten sposób nazwali stan ducha, który jest pełnym zaufaniem do Stwórcy i samego siebie. To stan zjednoczenia w miłości i zachwycie nad życiem. To uczucie spokoju i harmonii, poczucie bezpieczeństwa i niezależności od czasu oraz materii. Poczucie wieczności, trwania i bezkresnej mądrości, jaka staje się w pełni dostępna człowieczej duszy. To niebo jest tak daleko od ciebie. Ono jest o krok od twojej negatywnej myśli. Jest o mrugnięcie okiem od twojej łzy. Jest o szloch od twojej rozpaczy. Jest o oddech od twojego pośpiechu. Jest o krzyk od twojego sprzeciwu wobec doświadczeń. Jest tu, gdzie nie patrzysz, bo nie wiesz, że tam możesz je znaleźć. Jest dostępne w twoim wnętrzu, w każdym uderzeniu twojego serca. Uświadom sobie, że tak samo jak stąpając po ziemi, cały czas jesteś połączony z niebem fizycznym, które cię ochrania, tak z każdym krokiem jesteś też połączony z niefizycznym niebem, stanem ducha odzwierciedlającym wieczną potęgę istnienia i miłości. Ten stan zawsze jest dla ciebie dostępny. Znasz go, doświadczyłeś go już w swoim życiu. Niebo to stan bezpieczeństwa i łaski w łonie matki. Niebo to twoja miłość do twojego dziecka. Niebo to stan natchnienia, w którym tworzysz. Niebo to zaufanie do życia i świata.
Niebo to wiara w sens Twoich doświadczeń. Niebo to bezpieczne stąpanie w zaufaniu po ziemi. Niebo to ufność w swoje dary i umiejętności. Niebo to miłość, którą się dzielisz. Jednym, co odgradza Cię od Twojego nieba, jest Twoja myśl. To każda myśl o braku, o niebezpieczeństwie, o niegodziwości, o byciu niegodnym, o niezasługiwaniu, o zazdrości, nienawiści i każdym przejawie nieobecności miłości. Piekło jest jednym konstruktorem myślowym. Piekło jest odległością Twojej świadomości od wewnętrznego nieba. Nie jest niczym złym, jest Twoją nieobecnością w zaufaniu do Stwórcy i Ciebie samego. Piekło to poczucie oddzielenia braku opieki, zagrożenia i walki. Zauważ swoje wewnętrzne piekło. Zauważ, że swoje wewnętrzne piekło wybierasz, gdy zapominasz o wewnętrznym świetle i obecności miłości. Nie oceniaj go, nie definiuj, lecz bądź świadomy tego, co spycha Twoją świadomość w stan odosobnienia. Uświadom sobie, że niebo jest w Tobie i możesz je wybrać. Manifestujesz niebo w swoim życiu poprzez Twoje osobiste wybory, intencje i postawy. W niebie jesteś zanurzony cały czas, musisz to tylko zauważyć. Będziesz wiedział, kiedy tam jesteś, bo poczujesz, kiedy cię tam na pewno nie ma. Zaufaj, że jesteś godny miłości, a niebo wpłynie do twojego życia na twoje zaproszenie. Zaufaj, że niebo jest twoim domem, jest ci dostępne i dane po wieczne czasy. Zaufaj, że w tej formie, w jakiej jesteś, ciałem i duchem, sięgasz nieba na swoje własne życzenie. Wybierz niebo każdego dnia Twojego bezkresnego i nieskończonego życia. Zobaczcie, jak ta karta pięknie nawiązuje do tej poprzedniej karty, do tej pierwszej karty. Bo w momencie, kiedy jesteśmy w tym swoim piekle, czyli w tej nieakceptacji sytuacji, my się czujemy źle, ale w momencie, kiedy zaakceptujemy tą sytuację, zaczynamy dosięgać tego nieba na ziemi. Mega, co? Uwielbiam, cudne są te karty. Po prostu są cudne. No to popatrzcie sobie jeszcze chwilę na tą kartę niebo. Niebo, niebo, niebo. Tak, niebo możemy, niebo tworzymy sobie sami. Karta niebo. Niebo, kochani. Oj, te lampy. Niebo. I co? No i przechodzimy do karty numer 3. Tu jest nasze niebo. Niebo, 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 niebo. Proszę. I karta numer 3. Kto wybrał kartę numer 3? Karta numer 3 to jest, tak? Proszę. To jest karta numer 3. Czy to, akurat do mnie chyba ta karta najbardziej przemawiała. Zobaczymy, co będzie, co? O, prawo zmiany i transformacji. Tak, u mnie teraz nadchodzi zmiana, wiecie? Uważajcie, jak zostanę lwem internetowym. Nie wiem, jak to nazwać, ale chyba się coś gdzieś u mnie przełamało w tym wszystkim. I coś się u mnie dzieje, wiecie? Że chcę wyjść, znaczy, że chcę, że nie mam tej blokady wyjścia już z tym, co mówię. Pięknie. Prawo zmiany i transformacji, poruszające się we wszechświecie energia, jest niezniszczalna, nie znika, lecz zmienia swoją naturę. Każdy stan może być poddany transformacji w inny stan, nawet przeciwny poprzedniemu. To prawo transformacji dotyczy nieograniczonego rozwoju potęgi intencji, spełnienia i udoskonalenia samego siebie. Jego moc tkwi w umiejętności komunikacji z prawdą Twojej duszy poprzez serce. Tak. Idziemy. Z prawdą Twojej duszy poprzez serce. Dokładnie. Serce to jest takie nasze och. Ale nasz umysł, nasz egoś też jest kochany, wiecie. Prawo zmiany i transformacji. Prawo zmiany i transformacji. Tu mamy. To co, łyczek kawki i czytamy, tak? Co ta karta nam mówi? Prawo zmiany i transformacji.
Prawo zmiany i transformacji. To łyczek kawki. Kto ma kawkę napisać? Proszę. No to lecimy z tą kartą. Co ona do nas mówi? Cały widzialny i niewidzialny dla Ciebie wszechświat wypełnia pulsująca w różnych częstotliwościach energia. Niektóre jej źródła pulsują szybko, intensywnie, inne wolno i spokojnie. Te częstotliwości sprawiają, że część tej energii jest odczuwalna, lecz niewidzialna, a inne jej zakresy są ciężkie, ciemne bądź namacalne. Żadna jej forma nie jest lepsza od innej. Każda jej forma jest prawidłowa i zgodna z harmonią dźwięku wszechświata. Wszystkie tworzą razem zgodnie z spektrum częstotliwości i mają tendencję do przyspieszania lub zwalniania. Niezmiennym prawem kosmosu jest możliwość przeobrażenia się każdej energii w inną. Kiedy dane spektrum jej częstotliwości staje się wyczerpane lub traci stabilność. To prawo odnosi się również do egzystencji człowieka. Człowiek w swej formie także składa się z danego spektrum częstotliwości, a innych częstotliwości doświadcza. Każda emocja, a nawet doświadczenie, posiada własną częstotliwość dźwięku i światła. Niektóre z nich, takie jak smutek, gniew, cierpienie, znajdują się na niskich poziomach wibracji. Inne, takie jak miłość, radość, wdzięczność, to energie szybkie i świetliste. Żadna z nich nie są gorsze, lecz każdą można w dowolnym momencie zmienić w inną, w pełnej harmonii ze swoim wnętrzem i brzmieniem wszechświata. Duchowe prawo transformacji doświadczeń reprezentuje z najwyższą boską alchemią. Obejmuje świadomość, materię i żywioły. Jest mocą stwórcy objawiającą się dynamiką w ruchu. Jest niezawodne, wieczne i zawsze przynosi rezultaty zgodne z wyborem, intencją oraz prawem przyczyny i skutku. Dla Ciebie jako człowieka oznacza to, że nie popełniłeś błędu w swoim życiu, nawet jeśli doświadczasz cierpienia. To, co musisz sobie uświadomić, to fakt, że do tego cierpienia doprowadziły Cię wybory i także Twoim wyborem jest rezygnacja z tego stanu. W każdym momencie możesz podjąć decyzję, że ten stan nie spełnia już swojej roli w Twoim życiu i chcesz zmienić go na inny. Mocą swojej intencji, wyboru i odrobienia lekcji możesz zmienić każdą niższą częstotliwość doświadczania na wyższą i wejście w spektrum doświadczania miłości. Aby dokonać transformacji na poziomie ducha, materii i świadomości, musisz najpierw zgodzić się z prawdą, że to cierpienie wynika z Twojego wyboru. Uświadom sobie, że miejsce i doświadczenie, w jakim uczestniczysz, jest częścią Twojej duchowej ścieżki i dzięki niemu odkryjesz prawdę o sobie samym. Przyjmij tę prawdę, dostrzeż nawet najciemniejsze zakamarki samego siebie, które wołają o Twoją miłość i akceptację. Stań się wdzięczny sobie za to doświadczenie, jakie miałeś odwagę przyjąć. Uznaj swój wybór i kochaj to, co poprzez ten wybór stworzyłeś na swojej ścieżce doświadczenia życia. Spójrz na samego siebie w prawdzie, bo to pozwoli Ci przetransformować każde gorzkie doświadczenie w manifestację Twojej duchowej wspaniałości. Kiedy zamiast odpychać od siebie niską i nieprzyjemną częstotliwość, podejmiesz świadomy wybór, by ją zmienić, aktywujesz swoją moc przemiany duchowych pragnień i marzeń z poziomu niewidzialnego na widzialne. Odzyskasz poczucie bycia panem własnego życia, by pozytywny efekt Twoich wyborów stał się namacalny w Twojej fizycznej rzeczywistości. Przyjmij, że cała Twoja rzeczywistość, duch, emocje i świadomość podlegają wiecznemu prawu duchowej alchemii. Uświadom sobie, że daje Ci prawo do tego, byś wszelkie obecne wibracje mógł przetworzyć w inne. Możesz w
wszelką ciemność zamienić w światło, nienawiść w miłość, odrzucenie w otwartość, brzydotę w piękno. Każde doświadczenie oddzielenia i braku miłości może być dla Ciebie bramą do piękna, muzyki czy światła wypełniającego pulsujący wszechświat. Uwierz, że masz taki wybór. Zobacz, jakim językiem posługuje się wszechświat, który mówi częstotliwością i wibracją i światłem. Naucz się jego języka, by według tych zasad móc świadomie zmienić siebie. Mów z głębi duszy i serca, a zbudujesz zgodę. Stawiając tylko na umysł, będziesz karmić jedynie ego, swoje i innych ludzi. Nakarm ich serca i duszę, nasyć ich głód miłości i zaufania. Kierując się sercem, ogrzejesz serca innych ludzi i uruchomisz w nich ich światło transformacji. Pozwól sobie na uzdrowienie swojej wibracji, a ona uleczy wibracje innych. Przyjmij dary ducha Twoich doświadczeń. Otwórz swoje serce i stań się obywatelem wszechświata. Przyjmij światło i mów językiem światła, a Twoje życie stanie się uświęcone. Przyjmij swoją moc zmiany i wybierz miłość. Tak, koniec. Skończyłam czytać. Kochani, no i powiedzcie, zobaczcie, prawo zmiany. Najpierw karta po kolei, tak jak one szły, tak? Najpierw karta przebaczenia, przebaczenie. Później karta niebo. Później karta niebo. A na końcu karta prawo zmiany i transformacji. Wszystko ma prawo zmiany i transformacji. Jak te karty są ze sobą powiązane? Ale tak dla przykładu, wiecie? Wyciągnę teraz jakąś kartę, karty, taka, żeby była zupełnie inna. Dacie? Da się jakąś kartę inną? Chyba nie. Nie dało się. Zabawa. W nieskończonym oceanie potencjału jest miejsce, widzicie? Mogła być zupełnie inna. Chociaż one pewnie wszystko, duchowość całą można ze sobą połączyć. Dziękuję Wam, kochani, za to, że jesteście. Naprawdę, z całego serca. Dla tych, co jeszcze tu są, to jeszcze wyciągnę kartę anioła opiekuna na ten tydzień. Tak w nagrodę, w podziękowaniu za to, że wytrwaliście 40 minut ze mną. Matko jedyna. Jest ktoś? Halo? Halo, halo? Jest tam pewnie ktoś. Może ktoś, kto zasnął, właśnie się obudził. To witam serdecznie. Który z aniołów na ten tydzień chce sprawować nad nami opiekę? Kochane anioły, który z Was? Który z Was? Który z Was chce do nas, nami się opiekować? Anioł południa, znika wszelki ból i napięcie, gdy unosisz się w bezmiarze boskiej miłości. Anioł południa, kochani. Anioł południa. Anioł południa, chodź aniołku, wezmę Cię tutaj troszeczkę bliżej, chociaż naszym podstawkiem dzisiaj. Może nie podstawkiem. Stoisz? Będzie stał czy nie? O losie. To go położymy. Gdzieś tam możecie słychać sąsiadów. Czekajcie, może ja trochę to przekręcę, żeby było nam... O, tak będzie chyba. Oj, 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 oj. Widzicie? Ale przynajmniej widać, że to nie jest na żywo, tak? Prawie, że na żywo, powiedzmy. Okej. Okay. Tu mamy naszego anioła południa. Anioł południa. Anioł południa. Aniołku południa, gdzie jesteś? Anioł południa. Anioł południa. Tu jest, tu będzie ten anioł południa. Tak, widzicie, tylko się kartki zlepiły.
Anioł ten panuje nad żywiołem ziemi i psychologiczną funkcją zmysłów. Trzyma wiązkę pszenicy, aby wskazywać swe połączenie z owocami ziemi. Inspiruje nas do świadomości i troskliwego traktowania ziemi i potrzeby wynikających z naszego ciała. Jego zadaniem... Oj, a co tu się zadziało? Anioł Południa prowadzi i opiekuje się całą rzeszą ludzi w granicach jego królestwa. Pomaga poczuć się dobrze we własnym ciele, przebudzić zmysły, uziemić energię, byśmy byli bardziej zdolni do manifestowania swoich talentów i czynienia tak, by marzenia się spełniały. Kto ci nasz Anioł Południa będzie nami się opiekował w tym tygodniu? Szczególnie w tym tygodniu, zawsze zresztą, ale teraz może jego tak bardzo można prosić o pomoc. Ten anioł ofiaruje przewodnictwo we wszystkich aspektach naszej materialnej rzeczywistości. Błogosławi zmysły, tak abyśmy mogli w pełni doświadczać świat wokół nas poprzez fizyczne ciało. Używamy żywiołów ziemskich do ugruntowania naszej duchowości w świecie formy, co umożliwia nam manifestowanie wyższych nadziei i realizowanie marzeń. Przekształcanie kreatywnej myśli w fizyczną formę wymaga od nas użycia wszystkich zmysłów do udoskonalenia zdolności. Uziemianie energii daje strukturę stabilność i bezpieczeństwo, co pozwala realizować naszą prawdziwą, kreatywną naturę. Możemy się modlić do anielskiego księcia południa o pobłogosławienie naszej zmysłowości i wsparcie w materializowaniu marzeń. Anioł ten także błogosławi nas spokojem ciała, tak abyśmy byli wolni od stresu i napięcia, bardziej zdolni do przeżywania przyjemności. Kiedy czujemy się dobrze w naszych ciałach, tworzymy dobrą energię, która jest uzdrawiająca dla nas samych i tych, którzy są wokoło. Oto jak czynimy naszą planetę wspanialszym miejscem poprzez obecne szczęśliwe życie. Anielski Książę Południa zachęca nas do wsłuchania się w swoje ciało i traktowania samych siebie z szacunkiem. To oznacza, żebyśmy troszczyli się o odpowiednie odżywianie, ubiór, odpoczynek i rozważne ćwiczenia. Pod tym anielskim przewodnictwem możemy stawać się wrażliwymi strażnikami świątyni, którą zamieszkuje nasza dusza. Anioł ten może nam pomóc powstrzymać niewłaściwe zwyczaje, które osłabiają ciało. Nasze zmysły mają mocniejszą naturę, kiedy damy ciału odżywcze pokarmy, ubrania wykonane z naturalnych włókien, wystarczający odpoczynek i dostateczną ilość ćwiczeń oraz przestrzeń do bycia sobą. Czcimy tego anioła, kiedy szanujemy własną fizyczną formę, a on odwzajemnia to nam swoim błogosławieństwem. Zachęca i wspiera nas w wysiłkach do pewnego stąpania po planecie Ziemi, a także w wyrażeniu siebie i dzieleniu się sobą. No to, kochani, to mamy. Anioł Książę Południa będzie nam pomagał od dzisiaj, może nie tylko w tym nadchodzącym tygodniu, ale od dzisiaj troszczyć się o nasze ciało, o naszą formę fizyczną, wspierać nasze talenty i manifestować nasze marzenia. A 20 mamy nów księżyca, więc pięknie ten anioł nam się wpasował w ten tydzień. Widzicie, to jest właśnie moc kart. Wiecie, długo nie wiedziałam, że będę z kartami pracować. Długo. Ja miałam jakąś talię kart, nie pamiętam, co to było. Nie pamiętam, która talia była pierwsza, ale one jakoś do mnie nie mówiły. Wiecie? Jak szukałam na siłę, co ja mam z nimi zrobić, nie zrobiłam nic. Aż w pewnym momencie, cyk, i się zadziało. I tak jest u wszystkich. Nie szukajmy na siłę, bo nie ma co. Prośmy tylko o pokazanie, o wskazanie.
Jeżeli coś nie idzie, odkładamy, zajmujemy się czymś innym. Widocznie trzeba odpuścić. Nie ma co męczyć. Kochani, dziękuję. Dziękuję Wam z całego serca za to, że jesteście, że zostaliście tyle czasu. Kocham Was i przytulam. Naprawdę. Czuję do Was ogromną miłość za to, że jesteście ze mną, za to, że mnie słuchacie. Dziękuję za każdy komentarz. Dziękuję za każdą łapkę. I dziękuję, kochani, za każdą obejrzaną reklamę. Bo dzięki temu, że obejrzycie reklamę, Facebook wypłaca mi wynagrodzenie. I dzięki temu w przyszłości... Kochani, dziękuję Wam. Dziękuję Wam za dzisiaj. I do usłyszenia jutro rano. Pozdrawiam. Przytulam, Magda.